Witam na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Czekajmy w Personę 4. Wypadałoby się trochę pouczyć do egzaminów jednak, no bo jak są one praktycznie tak rzadko jak są, to raz na ten ruski rok można przejść do książy. Zwłaszcza, że i tak nie ma nic lepszego do roboty. Przecież nie położę się spać o tak po prostu. Dajcie spokój. Cześć, znowu masz problem z obelem, stary? Cześć, Jacka. Cholera, dopiero co go naprawiłem. Znowu skrzypi. Brawo. Tak, to zdecydowanie jest karma. Może potrzebujesz nowego? W sumie. Tak w ogóle. Przepraszam za to, co powiedziałem ostatnim razem. To są względy na jako. Oj, daj spokój. Potem jak wyszliśmy na miasto z Nanako, poczułem, że musimy rozwiązać tę sprawę bardziej niż kiedykolwiek. Liczę na ciebie, stary. Ten jeden raz mogę to powiedzieć. Niewzajemnie. Wiesz, ci, Yukiko, ostatnio zachowujesz się trochę inaczej. Są bliżej ciebie. To one nie były bliskie. Zastanawiałem się na tym, ale czy ty... No zresztą nieważne, jeżeli tak będzie gadać, spóźnimy się. O Boże, szkoła to taka nuda. W związku teraz mój rower jest zepsuty. Drogi są tutaj znacznie szersze niż w mieście, więc przekraczam prędkość. Pewnie dlatego. A zresztą, dopóki nie będę miał motocyklu... Nazwać... karty motocyklowej, po prostu będę musiał chodzić. Och, ty biedny, co ty poczniesz. Jak to można chodzić na autonogach? Naprawdę nie wiem. Kto i czego ode mnie chce? Broskę. Czy chcę z tobą gdzieś iść po szkole? Nie wiem. I wiesz, to się zdecyduj. Z kim iść? Dobra. Czemu święta muszą się kończyć tak szybko? Bo gdyby trwały dłużej, to byłaby to wręcz norma. To wcale były spokojne. No, w sumie dobej to. Dostałem parę w gospodzie kosmujących w Junesach. Brzmiało tak, jakby coś miało się stać. I nie sądzę też o nikim, kto miałby nagle zniknąć. Sądzicie, że Yukiko mogła być ostatnią ofiarą? Nie sądzę. To było zbyt piękne. No nie wiem. Ale nie powinniśmy się odpężać się tak długo jak podejrzanej jest na wolności. Stara się, czy ktoś pojawi się w telewizorze, jeżeli zacznie padać? Gdybyśmy wiedzieli chociaż trochę więcej na temat tego, kim może być morderca. Nie ma co się teraz tym przejmować. Jeżeli ktoś pojawi się na kanale północnym, wtedy się tym zajmiemy. A tak czasu mam trochę. Niedługo ma zacząć padać, ale mam nadzieję, że pogoda wytrzyma przynajmniej do następnego tygodnia. Wiecie, egzaminy... Musiałaś o tym przypomnieć, prawda? Nie mogę nic o tym myśleć. To normalnie chcę myśleć o egzaminie. O Boże, matura mnie chciałabym być taka zdolna jak Yukiko. Ej, Yosuke, może poproś Yukiko, żeby powtórzyła z tobą trochę. W sumie? Yukiko zawsze ma bardzo dobre wyniki tych egzaminów. Może powinienem ją poprosić o jakieś prywatne lekcje. Prywatne lekcje? Coś nie tak? Au! Au! Za co to było? Ktoś mógł mi się pouczyć! Przepraszam. Mówiłeś o nauce. O czym innym mógł mówić? Przed chwilą myślałem, że to może być jakiś niesmaczny żart. Nasza gospoda miała ostatnio wielu dziwnych gości. Myślałem się, że to żart. Powinnaś się po prostu sobie odpuścić.
Przepraszam. To modus bezwarunkowy. Biedny Josuke. Dzięki ci, tak, a ta spadaj wszystko na biedną czyję. Pewnie jakby to była jej wina. Co ja zrobiłam? To co jest nadzieję, że to zabrzmiało tak nieswojo? Prywatne lekcje? Nie się będą kłócić. Ale jest to moja wina, tak? No Boże. A może powinnam iść do domu? Ej, na razie, Wiko. To się raczej zbyt szybko nie skończy. Tak, korzystając z okazji. Czyli chciała za niego iść na miasto, prawda? Więc czemu miałbym z tego nie skorzystać? Mogę iść z Joska albo z Cię. Trudny wybór. Prawda? Przedem po ciebie. W dużym skrócie. Okej. Dla odmiany to dziewczyna mówi, gdzie idziemy. No bo i to nie idę, nie byłem dobry pod względem wybrania miejsc, gdzie mam iść. A? I przybyliśmy tutaj. Wygląda to na dobre miejsce. Miejsce do. Wiesz, na trening. Ambitnie. Muszę poćwiczyć moje umiejętności kopania, bo nie będę mogła ich używać w walce. O Boże. Próbowałem ćwiczyć w domu, ale mama i tata na mnie krzyczą za to, że przedziwiałam ich shoji. Właśnie, jak teraz jest czas na trening, prawda? W sumie. Powinniśmy się uczyć, ale też tak myślisz? Pamiętajcie, wszystko jest lepsze niż nauka. Więc poćwiczmy na tym, niech zgadnę, będę wolkiem treningowym. Nie. A, w porządku. Jej, dzięki! Nie ma za co. Jeżeli chodzi o to, wiesz, wtedy. Ono się ten cienki wyszedł ze mnie. Jest mi naprawdę głupio, wiedząc, że jest jeszcze to drugie ja. Przez to coś czuję, że muszę pracować jeszcze bardziej. Okej, zróbmy to. Leroy! Ty i ja będziemy niepowstrzymani. Leroy! Nadużywany Leroy jest nadużywany. Żabie skoki? Serio? Jeju. Wróciłem do domu. Cześć wszystkim. Chyba nie będę jej przeszkadzał. Co ja mogę z nim porozmawiać? Czemu by nie? Prędzej czy później tak to by się musiało stać. Nie porozmawiaj. Nie mieliśmy okazji, żeby tak porozmawiać, skąd tutaj przyjechałeś, prawda? Jak leci w szkole? Nie jest w porządku. Cóż, miło to słyszeć. Twoja nauka się skończy zanim się obejrzysz. Ciesz się tym, póki możesz. A tak w ogóle jeszcze... Co z twoimi przyjaciółmi? Przyjaciółmi. Ja na to, że... zabiję... Boże, zrobiłeś. Wygląda to, że masz już ich paru. A no, paru na pewno. Nie chciałbym ci dyktować, z kim możesz, a z kim... Z kim możesz się zadawać, a z kim nie, ale... Wiesz, o czym mówię, prawda? Powiedz, o co ci chodzi. Masz jaja, stary. Cóż, za każdym razem, kiedy jest jakiś wypadek, też tam jesteś. Chciałbym nie brać tego pod uwagę, ale morderstwa zaczęły się nie jesteś wtedy, kiedy ty przyjechałeś. To jest przypadek. To mnie należy eliminowanie elementu losowego.
patrzę tylko na fakty. Jeżeli będziesz się wtrącał w moją robotę, wtedy... Co się stało? Nie, no daj spokój. By się przecież nic nie zrobił. Mhm. Tak, wiem. Nie to miałem na myśli. Jasne! Czemu? Ale... dręczysz go. Nie dręczę, po prostu rozmawiamy. Jasne! No jest już późno, idź spać. O. Nie ma tak zbyt dziecko. Naprawdę ty się spodobałeś. Słuchaj, po prostu nie zawracaj swojego głowy niczym niebezpiecznym. Dopóki jesteś bezpieczny, wszystko będzie w porządku. Twoje rysy nie poprosili mnie, żebym pomógł ci nauczyć coś. Dobra, rozumiem. Jestem w stanie zrozumieć, że on się o mnie martwi w ogóle. I dzięki temu zrozumieniu nawiązujemy kolejną więź socjalną. Arkany Hierofanta. Jest to jedna z dwóch więzi socjalnych, które będziemy mogli rozwijać w domu. Dobra. Może być tutaj trochę inaczej niż stamtąd, skąd przybyłeś, ale to naprawdę fajne miasto. Ciężko mi się z tym nie zgodzić. Może teraz być trochę niebezpieczny. Cóż. Chyba czas, żebyś poszedł już spać. Potrzebujesz trochę odpoczynku. Dobranoc. Oyasuminasai. I spędzanie czasu na więziach socjalnych z członkami rodziny zajmuje nam całą noc, wobec czego nie możemy się już uczyć ani wykonywać żadnych prac u siebie w pokoju. Ach, ten też. Nienawidzę go. Podobno ma padać do wieczora. Skoro już mowa o tragedii. Egzaminy się zaczynają w poniedziałek. Pocieszające. W dodatku pokazują wyniki, żeby każdy mógł je zobaczyć. Daj spokój, nie macie. Przecież jeden egzamin ci nie zawali całego życia, prawda? A? Czemu tak sądzisz? Dobre oceny mają dobry wpływ na twoje znajomości. Utalentowani ludzie raczej są bardziej cenieni w społeczeństwie, czy nie? Utalentowania, kujon, to są dwie różne rzeczy, pamiętajcie. Pani Hosoi, czy kupiłeś już ostatni tom Sadie Meat Teacher? Oczywiście, że kupiłem, ale dzisiaj pada. Więc mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do domu bez przełknięcia. Trzyma gorączka. Więc czy ktoś ma jakąś okładkę, żeby mógł mi ją poruszyć? Zresztą, powinien zacząć wykład. Nie zagadujcie mi o jakichś książkach. Okej, teraz będziemy omawiać... morfemy. Wyciągnijcie zeszyty. Wolny morfem to słowo, które może stać samo. Nowe słowa są tworzone poprzez łączenie ich z innymi wolnymi albo przywiązanymi morfemami. Na przykład są słowa takie jak drzewo, napój, owoc. Jak możecie się zapewne domyślić, związane morfemy nie mogą być same. Okej, zobaczymy, czy indziej potrafi odpowiedzieć. O Boże. Jej gramatyka. Który z nich nie jest wolnym morfemem? Ionize chyba? Przynajmniej to by miało sens. Bardzo dobrze. To było trochę podchwytliwe, czy nie? Słowo Ionize może być podzielone na Ion, wolny morfem, i przyrostek Ice, oznaczający, że nie jest morfemem. Zrozumienie morfemów może dać wam wskazówki co do pochodzenia i znaczenia słowa, więc nie może być złym pomysłem uczenie się o nich. Dzięki Bogu. Nie jest, no aż tak źle. Najwyraźniej. Okej. Czyli dzisiaj nikt nie ma do roboty? Serio? Ojeju. Chwilę. Czy w sobie... W sobotę nie było kółka teatralnego? Nie. Czy naprawdę dzisiaj nie ma absolutnie nic do zrobienia?
Mam coś do zrobienia. O czym jak zwykle zapomniałem. Jakba, idziemy do części północnej. I udamy się do kaplicy, aby otrzymać kolejne zlecenie od naszego liska. Zdobycie wyższych poziomów więzi socjalnej z lisem będzie miało dla nas naprawdę korzystny wpływ. Wbrew pozorom. Chcę dobrze dogadywać się z osobą, którą lubię. Okej. Czemu tak mówię? Powód jest dosyć prosty. Lis będzie nam pomagał odnawiać się manę w podziemiach. I jednakże wymaga to od nas pewnego wkładu pieniężnego, który będzie malał wraz z wzrostem poziomu więzi socjalnej. Co do tego, co właśnie otrzymaliśmy tej prośby, w dużym skrócie. Wracam do szkoły na chwilę. I próbuję porozmawiać z dziewczyną. Ale o co chodzi? A, to ty jesteś tym studentem z miasta Shinji. Ano. Shinji? Musiałam... O Boże, co ja zrobiłam? To jest twój schowek na buty. Serio? Ach, do diabła. Aż się boję sprawdzić, co tu jest. Przykro mi... przepraszam, że piszę tak bez... Tak nagle, bez powodu. Próbowałem powstrzymać swoje uczucia przez ten cały czas, ponieważ nie chciałem zakłócać twojej nauki, ale musiałem ci to powiedzieć. Kocham cię. To szkoda, że to nie dla nas. Cholera. No i cóż, dzisiaj już niestety nie będziemy mieli okazji się z nią zobaczyć. Więc granicie, co nam pozostaje. Absolutnie nic w tym problemie. Jest to dzisiaj pada. Jak nie wiadomo, co ze sobą zrobić podczas deszczowych dni, to idziemy najeść się porządnej wali. Bo czemu by nie? Padaja. Chińczyzna w AI. Właśnie o tym marzyłem. Om nom 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 nom. Jak wyglądają nasze statystyki? Zrozumienie, odwaga i wytrzymałość. O, wytrzymałość odrobinę wzrosła. No cóż, może następnym razem się uda. Cześć, Nanako. O, super. Nic tu nie ma. Ja chciałem zobaczyć na chwilę. O, to chciałem zobaczyć. Nie jest to źle. Człowiek wyrażać się dalej nie potrafi. Dobra. W sumie czemu miałbym nie spędzić czasu z Nanako? Jeden powód. A ten tego... Maciszku. O co chodzi? Jakby to... ten... Czy jesteś jednakiem? O ile mi wiadomo, to tak, chyba że jakiś nieślubny, nie wiem. Jesteś taki jak ja. Ale teraz mam ciebie, więc... Tak, ja też mam ciebie, na oko. Takie urocze dziecko. Jeszcze z temu ktoś powiedział mi, że nasza rodzina już nie będzie większa. A teraz mam starszego brata. Jakie to urocze. Uwierzcie lub nie, ale sam wolałbym mieć młodszą siostrę. Nie wiem czemu, ale po prostu wolałbym mieć młodszą siostrę niż starszą. A o czym chcesz porozmawiać?
Chcę usłyszeć trochę o mojej szkole. Hej. Ale o czym tu gadać, jeżeli chodzi o moją szkołę? Przecież tam się nic ciekawego nie dzieje. Super. Cię? Jeden powód, dla którego miałbym nie wyjść cię na miasto. No dobra. Chcecie jeden powód? Jutro są egzaminy. Prosta i podstawowa zasada. Mamy do wyboru coś i naukę. Wbijamy coś. Cokolwiek by to nie było. Dzisiaj też ambitniejszego niż żabie skoki? O, cześć Nako. Ha? No, żeśmy się nie widzieli. O, Nako. Ano. Co robicie? A, takie tam. Trenujemy. Bo nam się nudzi. Trenujecie. Z kim walczysz się? Ze sobą chyba? Nie, ale żartuję. O, jak fajnie. No super. Serio? Nie, tak tylko sobie stoimy żarty. O, konik wolny. Nie. Gdzie? A! Serio. Schodźmy się na plecy. Znaczy, serio. Zdejmijcie go! Jeju. Jak można się bać owadów? Nie lubisz koników polnych? Nie lubię niczego, co ma takie cienkie nóżki. Ani niczego okropnego, albo... A teraz nie może mi to wyjść z głowy. Nie znoszę owadów. One są urocze. Wow. 7-letnia dziewczynka, która mówi, że owady są urocze. To się nie zdarza. Jesteś jak Yukiko. Rozumiesz? Yukiko nie ma nic przeciwko zbawom. To dziwne. Ale jeżeli chodzi o mnie, po prostu teraz na sobą kontrolę. No to śmieszne, co? Nie no, co ty, takie dziewczęce. To nieprawda. To nie jest... Tak, zaprzeczaj dalej, tak wiem, żeby ja z tego bardziej rozna. Wiele dzieciaków mnie wcześniej obidowali. To... Nie tylko ty, nie martw się. Nanako. Nawet nie wiesz, jak mnie to cieszy. Dzięki. No, w sumie jakieś to pocieszenie. Może ty chcesz potrenować? Aż się boję. Okej. Okay. Okej, zacznijmy od podstaw. Nauczę cię katy. Ambitnie. No super, ona ćwiczyła, ja sobie tylko stałem, prawda? A, muszę jakoś pokonać ten strach przed owadami. Nie chcę wyglądać jak... Przecież nie mogę przy niej wyglądać na tkora. Muszę po prostu myśleć, że to cienie. Wtedy mogłabym ich pokonać całe gaśni. Właśnie, przeszły dzieciaki przez to. Przecież się dorobali, może zająć mi chwilę, ale z cieniami nie przegram. I tego się trzymajmy. No. Takie podejście jest jak najbardziej pozytywne. Czekolwiek by się rozumiał. Okej, to co się stało wcześniej wioskę. O, super. A tym na razie kończymy nagranie i widzimy się następnym razem, kiedy to najprawdopodobniej nie podgadamy z naszym weekendem. Także czasu trzymajcie się, po cześć!